No i siemaneczko YouTube, z tej strony Jankes. Ja właśnie zmierzam na poranny trening z Robertem. Jako iż umówiliśmy się dosyć wcześniej, no niestety, ale śniadanie znowu mi trochę tu nie wyszło, bo bym musiał wstać z pół godziny, z godzinę wcześniej, żeby zjeść. Uznaję takie coś, że to jest bez sensu, bo nie ma co wstawać specjalnie po to, aby zrobić tylko śniadanie, jeżeli posiłki na dalszą część mam przygotowane. No i w takim rozwiązaniu nic innego jak kawa kuloodporna. Dzisiaj właśnie testuję to rozwiązanie pierwszy raz, bo przeważnie jadłem śniadanie, a kawę traktowałem tutaj dodatkowo. A dzisiaj już po prostu kawa będzie stanowiła jakby tu mój zamiennik posiłku. Jeżeli chodzi o proporcje, 50 g oleju kokosowego, 50 g odżywki czekoladowej i 3 łyżeczki kawy. Powiem Wam, że jest świetny, w ogóle nie czuć kawy. Taki posmak mam mocno czekoladowy, jakbym pił kakao. Nawet jeżeli ktoś nie lubi kawy, przypuszczam, żeby go wypił. No i zobaczymy po prostu, czy się dzisiaj sprawdzi, czy nie złapie mnie szybko głód, bo jeżeli chodzi o makrosy, wiadomo, zgadza się, ale nigdy nie próbowałem śniadania w ten sposób. Zawsze mówię, był to na przykład omlet albo jakaś jajecznica, a kawa tutaj z dodatkiem oleju i odżywki dodatkowo, a dzisiaj to mi zastępuje posiłek. Także zobaczymy, jak się to sprawdzi. No i co najlepsze, po drodze sobie piłem, fajnie schodzi, teraz lecę na trening, jeszcze podczas treningu trochę będę spijał. Na u mnie dzisiaj polecą nogi, ale to jeszcze zobaczycie, trochę zmiany w treningu, o których zobaczycie później, bo na przykład jako pierwsze ćwiczenie wrzuciłem tutaj siady siłowo 5x5, tak będę zaczynał swoje treningi, tak samo klatkę od wyciskania siłowego, czyli 5x5 i potem dopiero przechodził do takiego jakby treningu właściwego. Dobra, ja spijam jeszcze troszeczkę, uciekam i widzimy się później. No i mamy godzinkę 12, ja już jestem po 3 treningach personalnych, teraz lecę zrobić swój. Odnośnie tej kawy, powiem Wam, że no nie wiem, ale te proporcje trochę mnie zniszczyły. Ogólnie smak jest świetny, ale troszeczkę mnie złapało tak jakby, nie wiem, przymulenie bym powiedział. Jakoś tak się źle trochę poczułem, by mi ciśnienie skoczyło. Nie wiem, czy to ze względu po prostu na tą ilość tłuszczy, czy na jakość tych tłuszczy. Może jakbym dodał tutaj masło klarowane, tak jak jest oryginalna kawa kuloodporna, wyglądałoby to inaczej, ale ogólnie zauważyłem, że po tych śniadaniach białkowo-tłuszczowych, gdzie tych tłuszczy jest naprawdę sporo, jakoś no, nie do końca się dobrze czuję. Dlatego jeszcze tydzień przetestuję i jeżeli nie przyniesie tutaj jakichś rezultatów, wrócę z powrotem na śniadania białkowo-tłuszczowe. Bo właśnie odnosząc się tutaj do tego, co ostatnio Wam opowiadałem w ostatnim vlogu, śniadania białkowo-tłuszczowe, że wprowadzam, nie widzę jakiejś większej różnicy między śniadaniami tutaj z węglami a z tłuszczami. Czuję się podobnie, też po tej godzince, dwóch, bierze mnie taka dosyć, no nie, może nie taka mocna ospałość, ale czuję się po prostu taki lekki zjazd. I czy po węglach, czy po tłuszczu, powiem Wam, że no nie widzę większej różnicy, no ale jeszcze poczekam z tydzień, zobaczę. Teraz standardowo przed treningiem piję swojego szejka, bo zapowiadają się nogi, ciężki trening, więc trzeba się wzmocnić. Kawa poranna spoko, no ale teraz już jest wiadomo inna pora, inny czas. Odnośnie jeszcze posiłku, jeżeli chodzi o mój drugi posiłek między treningami, zjadłem na szybko. Może teraz Wam pokażę, co tam mi dzisiaj catering przygotował, bo zaskoczył mnie mega. Poleciał łosoś, którego po prostu kocham, także posiłek wyglądał mniej więcej tak. No a teraz spijam i widzimy się na treningu. Crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. In my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me down. Don't let me down.
my name out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So wyjechany totalnie. Zacząłem od przysiadów. Tutaj wprowadziłem metodę 5x5, czyli pierwsze ćwiczenie wykonuję siłowo. Dzisiaj poszła 90. Jeszcze delikatnie, nie przesadzam z tym ciężarem. Jako drugie fronty, tutaj w 5 seriach po około 10-12 ruchów. Dalej przeszedłem do wypychania na suwnicy. Tutaj stosuję wąski rozstaw stóp, bo jeżeli chodzi o przysiady, stosuję bardziej szerszy. Później na suwnicy wąski. Tutaj wykonałem metodę taką DTB. 30, 20, 10, 10, 20, 30 z progresją, z regresją ciężaru. Kolejno przeszedłem do wyprostów. Tutaj zrobiłem tak samo 5 serii w granicach 10-12 powtórzeń. Potem odwodzenie, przywodzenie nóg. Bardzo fajne ćwiczenia, tym bardziej, że mam problem, jeżeli chodzi o objętość tych łód. Mam fajnie rozbudowane, jednak na przykład jak stanę w ten sposób, fajnie je widać. Jak zrobię nogi w ten sposób, nie widać, że w ogóle trenuję. Dlatego to jest mój największy ból. Próbuję to jakoś teraz zniwelować, rozbudować. Potem hip thrusty, wypychanie tutaj bioder. Świetne ćwiczenie na pośladki, polecam szczególnie dla pań. Ale faceci, też nie unikajcie go. Świetne ćwiczenie, aby tutaj rozbudować właśnie trochę tyłek, wzmocnić, co później się przełoży też na przysiady. Co tam jeszcze wykonałem? A, zginanie podudzi stojąc, też bardzo dobre ćwiczenie. Przysiad tutaj z hantlem na klatce, można to wykonać z ketlem na dobicie w granicach 15-20 powtórzeń, 3-4 serie takie na maksa. No i na sam koniec łydki stojąc, siedząc. No i tak mniej więcej wygląda teraz mój trening nóg. Oczywiście, jeżeli czuję jeszcze siłę, robię na przykład na koniec wykroki, wejście na skrzynię, ale to już mówię, bardziej sporadycznie. Jeżeli czuję, że jeszcze mam siłę, bo dzisiaj już się dojechałem totalnie właśnie tymi przysiadami z hantlem na klatce. Możecie spróbować ten trening, zobaczyć. Mi całość zajęła 45 minut, także jak widzicie, intensywność wysoka. Tylko przysiady tam trzymałem około 1,5 minuty, nawet w ostatniej serii chyba dwie przerwy, a resztę dosłownie po 30-40 sekund przerwy. Trening ma być intensywny i na maksa. Dobra, ja lecę co zjeść, bo jestem mega głodny, a z wami się już żegnam. Piona. Okay. Jak widzieliście, teraz lecą 42,5, ale zobaczcie w ten skos. Lekki skos. Nie ponosimy wyżej, aby nie obciążać dodatkowo barków, a skupić się tylko i wyłącznie na klatce. Lecimy.